Dzisiaj temat, który przygotowałem, to Chrystus kontra Antychryst. Dlatego, że żyjemy w czasach końca i jednym z ostrzeżeń Pana Jezusa jest to, abyśmy uważali na fałszywych proroków, fałszywych mesjaszów, fałszywych nauczycieli. I przed tym Słowo Boże nas ostrzega. Chrystus kontra Antychryst. Oczywiście jest to taki bardzo popularny pogląd, że może to wyglądać w ten sposób. Chrystus kontra Antychryst jest walka sił dobra i sił zła. Ale spróbujmy popatrzeć na to od strony biblijnej, bo jest wiele popularnych poglądów, które ze Słowem Bożym mają niewiele wspólnego. Jeżeli otworzymy Ewangelię Mateusza w 12 rozdziale, Chrystus przedstawia tam swoją misję i porównuje ją do kilku rzeczy. Ale mówię wam, werset 6, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Chrystus porównuje swoją służbę, że ona jest czymś większym niż cała służba świątynna, która była w świątyni starotestamentowej. W rozdziale 12, wersety 40-41 mówią, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Werset 42, 12 rozdziału. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Pan Jezus przedstawia ludziom, że mają przed sobą poselstwo, które jest większe niż świątynia, większe niż Jonasz, największy prorok, większe niż Salomon, największy król. Służba Jezusa jest większa niż świątynia, większa niż Jonasz, największy prorok i większa niż Salomon, największy król. Co do tego, że Salomon był największym królem Izraela, myślę, nikt z nas nie ma wątpliwości. Dlaczego jednak Jezus przyrównuje swoją służbę, że ona jest większa niż służba Jonasza? Dlaczego możemy myśleć, że Jonasz był największym prorokiem, jaki kiedykolwiek istniał? Macie jakąś myśl? Może skutki, że się odwrócili. No dokładnie. Tak, oczywiście, to jest prorok, który odniósł największy, spektakularny sukces w swojej służbie. Wielu proroków poginęło i ludzie nie chcieli ich słuchać. A tutaj nie dość, że wielkie miasto Niniwa, to pogańskie miasto Niniwa przyjęło poselstwo zbawienia, przyjęło poselstwo o Bogu. Największy z proroków. A Jezus mówi, moja służba jest większa niż to. Jezus podkreśla w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza 3 rodzaje służby, które pełni dla ludzkości. Funkcję kapłana pośredniczy między ludem i Bogiem. Dlatego mówi, tutaj coś większego jest niż świątynia. Ja jestem najwyższym kapłanem. Taki jest sens tego, co Pan Jezus mówi. Pełni funkcję proroka, przemawia w Bożym imieniu i pełni Jezus funkcję króla, rządzi w Bożym imieniu. Te 3 funkcje Jezus pełni dla ludzkości. Kapłana, największego proroka i największego króla. Czy Pan Jezus ma w Biblii brata bliźniaka? Co byście odpowiedzieli na takie pytanie? Oczywiście pytanie jest podchwytliwe. Czy Pan Jezus ma w Biblii brata bliźniaka? Jeżeli to jest Chrystus, to kto jest jego bratem bliźniakiem w Biblii? Kim jest ten, który wygląda jak jego brat bliźniak? Bo bliźniak wygląda, bliźniaki wyglądają identycznie, wręcz nie do rozróżnienia. Jak wygląda? Brat tutaj ma dobrą myśl. Jest ktoś, kto chce się podszyć pod Jezusa i chce wyglądać jak Jezus. Możecie być zszokowani, ale wiecie, jak wygląda biblijny brat bliźniak Pana Jezusa? To Antychryst. A wygląda, właśnie, jak wygląda? I kim jest Antychryst?
Takie popularne zrozumienie to taki zły człowiek, który w czasach końca się pojawi i będzie walczył z Bogiem. Tutaj liczba 666. Popularne zrozumienie postaci Antychrysta to właśnie zły człowiek inspirowany przez szatana, który walczy bezpośrednio z Jezusem w czasie końca. Ale czy to jest biblijne zrozumienie tego, kim jest Antychryst? Antychryst według Biblii to ktoś, kto nie walczy z Jezusem otwarcie, ale ktoś, kto stawia siebie w miejscu Chrystusa, kto uzurpuje sobie tytuły, funkcje i rolę Chrystusa. Z czym wam się kojarzy słowo anty? Przeciwny, prawda? Więc to, co tutaj przedstawiłem, antychryst, to ktoś przeciwny Chrystusowi. Takie jest popularne zrozumienie, ale biblijne zrozumienie antychryst to ktoś, kto stawia siebie w miejsce Chrystusa. Żeby nie być gołosłownym, pokażę wam coś. Niestety nie udało mi się tego znaleźć w języku polskim. Jeżeli poszukacie w języku angielskim, jest coś takiego jak konkordancja Stronga i ona każdemu słowu, które występuje w Biblii, każde słowo definiuje i numeruje. I tu jest opis słowa anty. W języku greckim oryginalnie to się tak pisze anti, to angielska transliteracja anti, po naszemu anty. Jakie jest definicja? Przeciwko, w opozycji, ale też w miejsce czegoś. Zastosowanie w miejsce czegoś, oczywiście przeciwko, w opozycji, ale też w zamian za coś, jako substytut czegoś. I teraz przyjrzyjcie się jednemu tekstowi, oczywiście to jest jeden jako przykład. Mateusza 2, rozdział 22, werset, jak sobie otworzycie. Tam użyte jest słowo anty. Tu jest ten tekst w Biblii, w przekładzie interlinearnym, przepraszam, gdzie każde słowo jest tłumaczone oddzielnie. I jak przeczytamy sobie Mateusz 2,22, usłyszawszy zaś, to jest historia Józefa, przybranego ojca Pana Jezusa, usłyszawszy zaś, że Archelaus, czyli władca, króluje nad Judeą, zamiast Heroda, ojca jego, bał się tam wrócić, zostawszy ostrzeżonym zaś we śnie, oddalił się do części Galilei. Tu jest jedno słowo, które jest zaskakujące. Anty. Archelas rządził, królował w miejsce zamiast Heroda, ojca swego. I tam jest powiedziane, że królował anty, czyli w miejsce Heroda, ojca swego. To jest jedno z zastosowań słowa anty. Dzisiaj mało kto o tym wie, ale w czasach biblijnych takie było jedno ze znaczeń greckiego słowa anty. Także antychryst według Biblii przypisuje sobie funkcję kapłana. Te trzy funkcje, które Jezus pełni dla ludzkości, kapłana, proroka i króla, antychryst chce sobie przywłaszczyć, stawiając siebie w miejscu Chrystusa jako tego, który te funkcje pełni dla ludzkości. Antychryst przypisuje sobie funkcję kapłana i do tego najwyższego kapłana, najwyższego pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Antychryst przypisuje sobie funkcję proroka, tego, który przemawia z autorytetem w Bożym imieniu, do tego stopnia, że uważa, iż ma autorytet mówić ludziom, w co mają wierzyć, a nawet ma autorytet zmieniać prawo Boże i oznajmiać te zmiany ludziom, by je zachowywali. Antychryst przypisuje sobie funkcję króla, który rządzi ludem Bożym w Bożym imieniu. Takie jest biblijne znaczenie antychrysta. Jak wygląda biblijny antychryst? Możecie być zszokowani, ale biblijny antychryst wygląda tak. Podobny do Pana Jezusa? Niepodobny. Przedstawiony jest antychryst jako zwierzę. Jako zwierzę, które oczywiście na ziemi nie istnieje. W żadnym ogrodzie zoologicznym takiego zwierzęcia nie zobaczycie, który jest jakby hybrydą kilku różnych zwierząt. Widzimy tutaj lwa, widzimy tutaj cztery głowy lamparta, widzimy tutaj niedźwiedzia, a całość ma ciało jakby lamparta, ale też
głowę z 10 rogami. Zadziwiające. Abyśmy próbowali zrozumieć, kim jest biblijny antychryst, musimy przestudiować pewne fragmenty proroctw Słowa Bożego. Oczywiście zwierzę w Biblii symbolizuje pewne królestwa, pewne mocarstwa. Nie mamy czasu, żeby się rozwodzić nad 7 rozdziałem Księgi Daniela. Jest to tam pięknie wyjaśnione, że różne zwierzęta, które mają różne charaktery, symbolizują pewne królestwa, pewne narody. Daniel 7:17, owe wielkie 4 zwierzęta, które w wizji miał prorok Daniel, to 4 królowie, którzy powstaną na ziemi. 4 zwierzę oznacza 4 królestwo na ziemi. Więc nie chodzi tutaj o króla jako pojedynczą osobę, ale królestwo. Król i królestwo są wymieniani w Daniela 7 rozdziale naprzemiennie. I zobaczcie, jakie zwierzęta widział w swojej wizji. Przypomnijmy sobie Daniel. Mamy lwa, mamy 4-głowego lamparta, mamy niedźwiedzia i mamy 4 zwierzę, które jest niepodobne do żadnego innego zwierzęcia. Moglibyśmy powiedzieć, przypomina jakiegoś smoka z 10 rogami. Podobny do tego, co widzieliśmy w objawieniu 13 rozdziale, prawda? Tamto zwierzę jest taką jakby hybrydą wszystkich tych zwierząt. Ono ma pewne cechy, które miały te 4 królestwa, które są przedstawione w Księdze Daniela. Objawienie 13 rozdział właśnie pokazuje to zwierzę, które, jak za chwilę zobaczymy, jest tym biblijnym bratem bliźniakiem Pana Jezusa. Jest to szokujące, ale myślę, Bóg chce nam coś ciekawego powiedzieć. Jest to pewne ostrzeżenie dla nas. W czym to podobieństwo Jezusa do tego antychrysta, do tego niezwykłego zwierzęcia się przejawia? Oczywiście nie w zewnętrznym wyglądzie. Wygląd zwierzęcia przedstawia jego charakter. I o charakter tutaj chodzi, a nie o zewnętrzny wygląd. Jeżeli przyjrzymy się paru wydarzeniom z życia Jezusa i cechom antychrysta, zobaczymy uderzające podobieństwo. Jezus rozpoczął swoją misję realizacji planu zbawienia na ziemi, wychodząc z wody chrztu. A gdy Jezus został ochrzczony, Mateusz 3:16 czytamy, wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Jezus, zaczynając swoją misję zbawienia, wychodzi z wody chrztu. Antychryst rozpoczął swoją misję zwodzenia ludzi na ziemi, podawania się za Chrystusa, którym nie jest, wychodząc z wody morza. Objawienie 13:1 charakteryzuje to zwierzę i opisuje rzeczy, które dzieją się w historii, która w stosunku do tego, co Jan pisał, jest jeszcze w przyszłości. I Jan pisze, i widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Tu jest coś charakterystycznego, bo do tej pory w Księdze Daniela te wszystkie zwierzęta symbolizowały pewne mocarstwa starożytne. Te mocarstwa starożytne to Babilon symbolizowany przez lwa, Medopersja symbolizowana przez niedźwiedzia, Grecja symbolizowana przez Lamparta i Rzym, który jest symbolizowany przez to wielkie zwierzę. Tu jest pokazane, to były potęgi, które po kolei przejmowały rządy nad cywilizowanym światem ówczesnym i dlatego są pokazane jako zwierzęta. Ale jest tutaj pewien komponent tego zwierzęcia z objawienia 13 rozdziału, który jak zobaczymy, jakby naśladuje, próbując podszyć się pod Pana Jezusa. Jest tu pewien komponent duchowy, który się pojawia, że to zwierzę ma 10 rogów i 7 głów. Za chwilę zobaczymy, że jest jeszcze inne zwierzę pokazane w Biblii, które też ma 7 rogów. Oczywiście to zwierzę jest symboliczne i ono symbolizuje Chrystusa. Ale jest tutaj 7 głów. Co jest ciekawe?
Dlaczego jest siedem głów? No policzmy. Cztery głowy Lamparta, jedna głowa lwa, jedna niedźwiedzia i jedna tego jakiegoś niezwykłego zwierzęcia. Siedem. Czy może być zwierzę, które ma jednocześnie kilka głów i może dobrze funkcjonować? Nie. Są przypadki pewnych wad genetycznych, gdzie rodzi się na przykład węża widziałem z dwoma głowami, czy ciele z dwoma głowami, są to pewne wady genetyczne. Nie wiem, jak to zwierzę funkcjonuje, jeżeli ma dwie różne głowy, ale myślę, że te głowy symbolizują pewne okresy czasu, w których pewna potęga jakby dominuje i ona jest tak naprawdę głową. Jest to pewien siedem okresów czasu, które jest przedstawione, że to zwierzę panuje w siedmiu różnych okresach czasu swoją głową, która w danym okresie jednym funkcjonuje, ale na głowach bluźniercze imiona, więc jest to moc, która ma pewne cechy religijne. Objawienie 17:15. Mówiliśmy, że to zwierzę wychodzi z wody. Oczywiście tu jest symbolika, żebyśmy tą symbolikę rozumieli, musimy znać inne fragmenty Słowa Bożego, gdzie ta symbolika jest wyjaśniona. Ja oczywiście nie mam czasu wszystkich tych symbolów omawiać, tylko kilka takich najważniejszych. I mówi do mnie w objawieniu 17:15. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. W Biblii, w tych proroctwach takich, gdzie językiem symbolicznym Biblia nam mówi, zwierzęta symbolizują pewne potęgi polityczne, a wody symbolizują ludy, narody, tłumy, języki. Jest oczywiście w objawieniu 17 rozdziale wizja bardzo podobnego zwierzęcia z wieloma głowami i wieloma rogami i pewnej kobiety nierządnej, która siedzi na tej bestii i nią kieruje. Nie mamy czasu omawiać tego szczegółowo, ale chodziło mi tylko o to, żeby pokazać, że Biblia sama się wyjaśnia. My nie musimy tutaj puszczać wodzy swojej fantazji. Te symbole, którymi Słowo Boże się pokazuje, są wyjaśnione w innym miejscu Słowa Bożego. Jezus odzwierciedla podobieństwo do swojego Ojca. I odpowiedział mu Jezus, Jan 14:9, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jezus mówi, jeżeli mnie widzisz, widzisz Ojca. Oczywiście mówi w sensie duchowym. Kto widzi mnie, moje postępowanie, mój charakter, moje cechy, to może widzieć, jakim jest Ojciec. Co ciekawego, Antychryst odzwierciedla też podobieństwo do swojego duchowego ojca. I widziałem, 13 rozdział, pierwszy werset jeszcze raz, pod innym kątem teraz popatrzmy, wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów. 10 rogów i 7 głów. Czy jest jakieś inne zwierzę w Biblii, które ma również 10 rogów i 7 głów. W objawieniu 12:3, które jest wizją właśnie wielkiego boju, który zaczął się w niebie między Chrystusem a szatanem, szatan jest opisany jako ogromny rudy smok. Oczywiście to jest język symboliczny, mający 7 głów i 10 rogów. Szatan jest tak przedstawiony jako mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. I to zwierzę wychodzące z morza, które podszywa się, ma podobieństwo do tego, co robi Chrystus, ono również odzwierciedla podobieństwo do swojego duchowego ojca, szatana. Musimy pamiętać, że szatan, zanim się zbuntował, był najwyższą istotą w Bożym Wszechświecie i był najbliżej Boga ze wszystkich istot w całym Wszechświecie. Jezus jest opisany w Biblii jako mający wiele rogów.
Siedem rogów, jest to symbol, rogi są symbolem siły, ja już nie mam czasu wszystkich symboli omawiać. Ale co jest ciekawe, objawienie 5-6 i widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu. To jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Co jest ciekawe, siedem rogów jest, to zwierzę ma 10 rogów. Ja nie wiem, czy się nie przejęzyczyłem wcześniej, mówiąc, że ma siedem rogów. To zwierzę z 13 rozdziału, ono ma 10 rogów. Tutaj baranek, który oczywiście symbolizuje Jezusa, jest przedstawiony jako baranek z siedmioma rogami i siedmioma oczami. Oczywiście jest to również język symboliczny. Chrystus jest pokazany jako siódemka, jest w ogóle liczbą Bożą. I symbolizuje pełnię, więc Jezus jest pokazany jako mający pełnię władzy. Siedem rogów to jest pełnia władzy, pełnia mocy i siedmioro oczu, które symbolizują siedem duchów bożych, to jest, oczy są symbolem mądrości w Biblii. Także Jezus jest też przedstawiony jako zwierzę, które ma właśnie takie niezwykłe cechy, tą pełnię mocy symbolizowaną przez siedem rogów i pełnię wiedzy symbolizowaną i pełnię ducha symbolizowane przez siedmioro oczu. Co jest też ciekawe, antychryst jest opisany w Biblii jako mający wiele, 10 rogów. Dlaczego siedem rogów, siódemka jest w ogóle liczbą Bożą, liczbą pełni Bożej, dziesiątka jest bardziej liczbą człowieka w Biblii? Jak mamy 10 przykazań, to ich jest 10, a nie 7. To są przykazania dla człowieka. Jest wiele różnych innych symboli 10 w Biblii. 10 dni było próby dla Daniela, aby okazało się, czy będzie po prostu na tej diecie Bożej lepiej wyglądał niż ci młodzieńcy królewscy i wiele takich symboli dziesiątki występuje w Biblii, jako dziesiątka, jako liczba człowieka. Także myślę, że jest to pokazane, że to zwierzę rządzi dzięki ludzkiej mocy, dzięki wielkiej ludzkiej mocy, ma wielkie wpływy. Jezus otrzymał swój autorytet od swojego Ojca, mówi nam w Ewangelii Mateusza 28 rozdział 18 werset. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jezus mówi, ja to dostałem od swojego Ojca. Oczywiście my musimy rozumieć, że Jezus będąc tu na ziemi jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem i dlatego podkreśla swoją zależność od Ojca. Mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyli otrzymał swój autorytet, swoją moc od swojego Ojca. Antychryst otrzymał swój autorytet od swojego duchowego ojca, szatana. A zwierzę, które widziałem, objawienie 13:2, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Także widzimy, że jest to moc, która jest inspirowana przez szatana. I tak jak szatan posługuje się na ziemi pewnymi mediami, oczywiście kiedy przyszedł w ogrodzie Eden do Ewy, nie przyszedł tym, kim naprawdę jest, ale podszył się pod węża, użył węża jako swoje medium. Tak samo szatan posługuje się antychrystem na ziemi, aby zwodzić ludzi. I ten antychryst jest tu właśnie tak scharakteryzowany, ale on ma wsparcie, moc, siłę od swojego duchowego ojca, od smoka, którym, jak czytamy 12 rozdział Księgi Objawienia, jest nie kto inny niż sam szatan. Misja Jezusa na ziemi trwała 3,5 literalnego roku. Jeżeli porównamy zapisy czterech Ewangelii, zobaczymy, że faktycznie misja Jezusa trwała 3,5 literalnego roku. To jest tekst, który przez wielu chrześcijan jest, jak to powiedzieć, żeby kogoś nie urazić, jest niewłaściwie interpretowany. To jest fragment Księgi Daniela, 9 rozdział, które mówi o 70 tygodniach, które mają upłynąć dla Izraela i jest scharakteryzowany siódmy, ostatni tydzień, to jest te 70 tygodni, to jest czas
od przywrócenia Izraela za czasów perskich, aż do czasu Mesjasza. Oczywiście nie mamy czasu całego 9 rozdziału studiować, ale siódmy, ostatni tydzień, oczywiście w Biblii jest ta biblijna zasada dzień za rok w proroctwach apokaliptycznych, o tym będziemy jeszcze mówić. Czytamy w końcówce 9 rozdziału Księgi Daniela w 27 wersecie i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. Wielu chrześcijan widzi, no bo to zdanie jest troszkę wyrwane z kontekstu, i zawrze ścisłe przymierze. Kto zawrze ścisłe przymierze? Oczywiście musimy się cofnąć do poprzednich wersetów. Jeżeli czytamy te wersety w ich właściwym kontekście, tym kimś jest oczywiście Mesjasz, Jezus Chrystus. Wielu chrześcijan widzi niestety tutaj, że w tym ostatnim tygodniu to Antychryst będzie przejmie władzę na ziemi na 7 literalnych lat, a w połowie tygodnia, czyli po 3,5 literalnego roku tego swojego panowania, Antychryst ma znieść ofiary krwawe i z pokarmów. To są dość popularne poglądy, które mówią, że trzecia świątynia w Izraelu będzie odbudowana, tam Antychryst w niej zasiądzie i po 3,5 roku najpierw będzie się podawał, oczywiście za kogoś Bożego, a później zniesie te ofiary, które będą przywrócone, będzie walczył z chrześcijaństwem. Tak naprawdę, jeżeli czytamy ten 9 rozdział w jego właściwym kontekście, w kontekście Mesjasza, ten ostatni tydzień to jest 7 lat służby Jezusa, ale też służby apostołów pierwotnego Kościoła. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma. Jest tu mowa właśnie o nowym przymierzu, które Jezus zawiera w swojej przelanej krwi na krzyżu. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. W jaki sposób Chrystus miałby znieść ofiary krwawe i z pokarmów jako Mesjasz? Jest to oczywiste, że cały ten system ofiarniczy, który był przedstawiony w świątyni, on symbolizował te wszystkie ofiary, które były składane, wszystkie święta, one symbolizowały misję Chrystusa na tej ziemi. I on zniósł te ofiary krwawe i z pokarmów, dlatego że sam był jego wypełnieniem tych ofiar i jego śmierć była wypełnieniem tych ofiar i nie było już sensu dalej tych ofiar składać. Jeżeli czytamy list do Hebrajczyków, to był dokładnie problem wielu pierwszych chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Oni byli tak przywiązani do świątyni, do służby świątynnej, że apostoł Paweł musiał im to tłumaczyć, że ta służba świątynna przestała mieć znaczenie z chwilą śmierci Chrystusa, że w tej chwili Chrystus jest arcykapłanem, ale w świątyni niebieskiej, żeby nie przywiązywać się do świątyni ziemskiej. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. To jest w ogóle temat na oddzielne studium, co to jest właśnie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenia. Nie mam czasu dzisiaj o tym mówić, ale chciałbym podkreślić, że to proroctwo mówi o śmierci Jezusa w połowie tego ostatniego tygodnia Jego mesjańskiej misji, tego proroczego tygodnia, czyli w ciągu 3,5 roku. I to się potwierdza, że Jezus 3,5 roku prowadził swoją misję tutaj na ziemi. Co jest ciekawe, z chwilą śmierci Jezusa możemy to zaobserwować i Słowo Boże nam wyraźnie o tym mówi. Ewangelia Marka 15, rozdział 37-38. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Ta zasłona w świątyni miała, nie wiem, chyba około 10 metrów wysokości, więc żeby się rozdarła na dwoje i ona naprawdę była ciężka i gruba, z tego co ja słyszałem, 2,5 cm grubości, żeby się rozdarła, to naprawdę musiała być boska interwencja. Także to był symbol, rozdarcie tej zasłony nadnaturalną Bożą ręką, to był symbol końca służby tej świątyni, która była na ziemi. Z chwilą śmierci Jezusa to, co się tam działo, to składanie ofiar przestało mieć znaczenie, dlatego że prawdziwa ofiara, jedyna, którą Bóg przyjmuje na odpuszczenie grzechów, została złożona przez Jezusa na krzyżu. Misja Antychrysta, co jest ciekawe, na ziemi trwa 3,5 proroczego roku, czyli 1260 literalnych lat według tej biblijnej zasady dzień za rok licząc.
Czytamy o tym w kilku miejscach Słowa Bożego, między innymi w Księdze Objawienia, 12 rozdział, 6 werset. I uciekła niewiasta, oczywiście niewiasta jest symbolem Kościoła, niewiasta czysta jest symbolem wiernego Kościoła w Objawieniu 12, a niewiasta wszeteczna, o której wcześniej mówiliśmy w rozdziale 17, jest symbolem odstępczego ludu Bożego, odstępczego Kościoła. I uciekła niewiasta na pustynię, to oczywiście jak czytamy w kontekście, jest mowa o tej czystej niewieście z Objawienia 12, czyli o tym prawdziwym, wiernym Bogu Kościole, który jest prześladowany. Uciekła ta niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Mamy tutaj okres proroczy, 1260 dni, to jest 3,5 literalnego roku, ale musimy to rozumieć w kontekście wydarzeń czasów końca. Musimy to rozumieć tak samo, jak jest w Księdze Daniela. Długie okresy, które są symbolizowane przez literalne dni, a tak naprawdę literalny, znaczy dzień w tym proroctwie oznacza literalny rok. Co jest ciekawe, widzicie tutaj kontrast, że niewiasta ucieka na pustynię. Pustynia jest kontrastem do miejsc nawodnionych, gdzie kwitnie życie. Co widzieliśmy, jest symbolem ludzi, tłumów ludzi, miejsc, gdzie żyje mnóstwo ludzi. Niewiasta ucieka na pustynię, czyli ucieka w miejsca odludne. Jest to pewien symbol, że prawdziwy lud Boży musi się ukrywać. On jest prześladowany, o czym za chwilę będziemy mówić. Tu jest ta zasada interpretacji proroctw dotyczących symbolicznego czasu. Jest w Biblii wiele proroctw, które mówią o literalnym czasie, ale te proroctwa tak zwane apokaliptyczne, one mówią o długich okresach czasu. One są w jakiś sposób przez Boga zakodowane, żebyśmy mogli je zrozumieć właśnie według tej zasady interpretacji dzień za rok. Mamy takie dwa klasyczne przykłady. W 4 Mojżeszowa 14:34, wtedy kiedy synowie izraelscy zwiadowcy udali się do Kanaanu i Bóg mówi, według liczby dni, w ciągu których badaliście tą ziemię, a było ich 40, licząc dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. 40 dni badania Kanaanu i wrócili wywiadowcy, których większość, z wyjątkiem Jozue i Kaleba, mówiła, że to jest ziemia nie do zdobycia, tam są warowne grody, ci mieszkańcy są olbrzymi, nie pokonamy ich. I Bóg mówi, po prostu nie uwierzyliście mi, będziecie za te 40 dni, co badaliście tą ziemię i oglądaliście ją, to będzie to pełna forma kary, napomnienia dla was. Przez 40 lat będziecie się błąkać po pustyni. W księdze Ezechiela, Ezechiel jako prorok Boży wykonywał pewne przedstawienia przed ludem Bożym, którzy obserwując te przedstawienia, wiecie, wtedy nie było telewizji, nie było teatru, to jak ktoś robił takie, w cudzysłowie, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli show czy przedstawienie, to było to zainteresowanie, co to się dzieje. I prorok wykonywał pewne czynności, kładł się na boku, wykonywał pewne jakby takie teatralne przedstawienie, które miało tym ludziom dać coś do zrozumienia. I w jednym z tych właśnie takich przedstawień Bóg mówi do Ezechiela, gdy skończysz pewne czynności, o których Bóg mu powiedział wcześniej, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. On przez 40 dni leżał na jednym boku, a wszyscy ludzie przechodzili i się patrzyli, co on robi, przecież to jest nienormalne. 40 dni leży prawdopodobnie na widoku publicznym, leży na jednym boku i to miało pobudzić tych ludzi do myślenia, co on robi, co to ma znaczyć. Przez 40 dni leży na jednym boku i jest powiedziane, że nosi winę domu judzkiego. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok, więc symbolizowało to 40 lat pewnych nieszczęść i pewnych rzeczy, które spadły na dom judzki. Przyjrzyjmy się właśnie tej misji Antychrysta. Jaka jest misja Antychrysta? Jaka była misja Jezusa? To była misja zbawienia. Ona trwała 3,5 roku, o czym proroctwo nam zapowiadało i co widzimy odbite na księgach czy na kartach Ewangelii. W księdze Daniela, 12 rozdział, 7 werset, akurat wziąłem tłumaczenie Biblii Gdańskiej, dlatego że jest tu pewien niuans, który niektóre przekłady nie oddają, pewien niuans w związku z oryginałem.
I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu, przysiągł przez żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach, po połowie czasu i gdy doszczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, wtedy się to wszystko wypełni. No może ten język taki Biblii Gdańskiej jest troszkę tutaj trudny, ale jest powiedziane, że będzie zamierzony czas, zamierzone czasy i połowa czasu. W języku hebrajskim jest coś takiego, czego nie ma w języku polskim i często tłumaczenia tego nie oddają. Jest coś takiego jak liczba pojedyncza i liczba mnoga, to jest w każdym języku, ale w języku hebrajskim jest jeszcze tak zwana liczba podwójna, dualna. Więc jeżeli jest użyta w języku hebrajskim, w hebrajskiej gramatyce liczba dualna, to znaczy, że tam chodzi o dwie rzeczy. I tu są właśnie po zamierzonych czasach, dokładnie po zamierzonych dwóch czasach. Taki jest sens oryginału, czyli po czasie, dwóch czasach i połowie czasu, 3,5 czasu, czyli 3,5 roku pewnego cyklu. W tym czasie doszczętu rozproszona będzie siła ręki ludu świętego. Jest tu wyraźnie powiedziane, że ktoś będzie walczył przez ten okres 1260 dni, 3,5 roku proroczego, czyli 1260 lat przeciwko ludowi Bożemu i będzie rozpraszał siłę ręki ludu świętego. Czytamy charakterystykę tej mocy, która jest opisana w Księdze Daniela 7,25. To jest ta sama moc, która jest później widoczna w tym zwierzęciu z 13 rozdziału. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Widzimy tutaj ten aspekt religijny, że ta moc wywyższa się przeciwko Bogu. Będzie męczyć świętych Najwyższego, będzie prześladować lud Boży, dlatego on musi uciekać w te ustronne miejsca na pustynię i będzie też zamyślał odmienić czasy i zakon. To jest to, co mówiliśmy. Ta moc będzie uważała się za proroka. Ja mam moc odmienić czasy i prawo. I będą wydani w jego moc, oczywiście święci, aż do czasu, dwóch czasów i pół czasu. Tu jest właśnie to słowo dwóch czasów. Czyli przez 3,5 roku ta moc panoszy się, bluźniąc przeciwko Bogu, prześladując świętych i odmieniając pewne rzeczy, które Bóg ustanowił. A święci Boży są prześladowani i wydani w Jego moc, w Jego rękę. Co jest ciekawe, po swojej 3,5-letniej misji Jezus został zabity, ale zmartwychwstał. Po 3,5 roku publicznej służby Jezus został zabity, umarł na krzyżu, ale wkrótce zmartwychwstał, po 3 dniach zmartwychwstał. Jest to pewna symbolika, ale zobaczcie co ciekawego. Na koniec swojej 3,5-letniej misji, tych 1260 lat dominacji, prześladowania ludu Bożego, pewnych zmian w tym, co Bóg ustanowił, Antychryst też został zabity, ale zmartwychwstał. Objawienie 13,3, a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że w danym czasie tylko jedna głowa kieruje tym zwierzęciem i ta, która w tym czasie właśnie była, jest taki okres czasu, gdy jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. To była rana, która wyglądała, że to zwierzę musi umrzeć, ale ta rana się wygoiła. Dokładnie jest odzwierciedlone to, przez co przechodzi Pan Jezus. Śmierć i zmartwychwstanie. Bo oczywiście kres dominacji tej mocy przychodzi po tych 1260 latach. Ona jakby traci na znaczeniu, zostaje jakby zabita. Tu jest powiedziane, że była śmiertelnie raniona, czyli ona nie ginie zupełnie, ale traci swoją moc, którą do tej pory miała. Ale przychodzi czas niedługi, gdzie ta rana jest wygojona. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus zyskał większą moc oddziaływania na ludzi niż za czasu swojej 3,5-letniej misji na ziemi. To jest pewien paradoks. Przez 3,5 lata Pan Jezus głosił Ewangelię, głosił na ziemi i Pan Jezus mówi taką ciekawą rzecz. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Pan Jezus w swojej misji na ziemi przez te 3,5 roku był ograniczony. Przyjął postać człowieka i nie mógł być wszędzie jednocześnie.
Ale Pan Jezus mówi, że kiedy będę wywyższony ponad ziemię, jest to oczywiste nawiązanie do tego, w jaki sposób umierało się na krzyżu, gdzie ktoś, kto umierał na krzyżu, był rozpięty w górze, był wywyższony ponad ziemię, ten krzyż był zawieszony, umieszczony w dole i ten ktoś właśnie wisiał wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie podciągnę, że jego moc oddziaływania na ludzi po jego śmierci będzie większa, on nie będzie ograniczony już niczym, wszystkich do siebie pociągnie. Po 3,5-letniej tej misji zwodzenia Antychryst zyskał jeszcze większą moc oddziaływania na ludzi, niż miał za czasu tej 3,5-letniej misji zwodzenia 1260 lat. To jest może paradoksalne, ale czytamy. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. O tym mówiliśmy. I co się stało? I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Dokładnie to samo, co z Jezusem. Po jego zmartwychwstaniu jest wywyższony i cała ziemia może po prostu przyjść do Jezusa. A tutaj jest to samo. To zwierzę, ta moc symbolizowana przez zwierzę zostaje śmiertelnie zraniona, jego głowa jedna, ale ta rana jest wygojona i budzi to podziw całego świata, która idzie w podziwie za tym zwierzęciem. Widzimy tutaj dwóch przywódców, dwóch bratów bliźniaków. Czy jeszcze nie widzimy? Po 3,5-letniej publicznej służbie śmierci i zmartwychwstaniu Jezusowi dana jest władza nad całą ziemią i ludzie oddają Jezusowi pokłon. Czytamy, 11 uczniów przyszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale co jest ciekawe, uczniowie oddali mu pokłon. Po 3,5-letniej tym okresie proroczym, czyli 1260 lat, swojej misji Antychrystowi dana jest władza nad całą ziemią i ludzie oddają mu pokłon. I oddali pokłon smokowi, objawienie 13,4, za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Widać, że on zyskuje jeszcze większe wpływy, jeszcze większą moc, że nawet ludzie mówią, no nie ma drugiej takiej mocy, któż by był w stanie w ogóle walczyć z tą mocą. Ale co jest ciekawe, ci ludzie oddają pokłon smokowi. Czy oni oddają pokłon smokowi świadomie? Ci ludzie nie... świadomie. No, wartałoby się zastanowić. Smok symbolizujący szatana, on jest w tle. On posługuje się tym medium swoim i ludzie oddają cześć jego medium, temu zwierzęciu, które właśnie miało rany od miecza, a ożyło, ale pośrednio oddając duchowemu synowi szatana chwałę i cześć, oddają tą chwałę i cześć jego duchowemu ojcu. Większość tych osób nie robi tego świadomie. To jest właśnie cała moc zwiedzenia, bo od tego zaczęliśmy, że Jezus ostrzegał przed fałszywymi mesjaszami, fałszywymi prorokami, że będą ludzie, którzy będą chcieli się podszyć pod Niego i pociągnąć ludzi za sobą. I tutaj mamy właśnie Antychrysta, który te rzeczy robi. Dana jest władza nad całą ziemią, ludzie oddają mu pokłon. 13 rozdział, 12 werset objawienia. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Jest mowa jeszcze o drugiej potędze zwierzęciu z ziemi, ale to jest temat na inne studium. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu. Cała ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Jezus miał 30 lat przygotowania od swojego narodzenia do początku swojej misji. Czytamy w Ewangelii Łukasza. Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30. Co jest ciekawe, Antychryst miał 30 lat przygotowania od swego powstania, swego narodzenia do początku swojej misji, gdzie zyskał władzę, wpływ przez 1260 lat. Skąd to możemy wnioskować, jeżeli porównamy
pewne teksty biblijne. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciw Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. To jest oczywiście ten sam okres czasu liczony na różne sposoby. 1260 dni, czyli 1260 literalnych lat. Ale kiedy ta moc ma już władzę, prawda? W tym okresie, tych 1260 lat, ona ma na tyle władzę, że może męczyć Najwyższego, będzie mówić zuchwale przeciwko Najwyższemu i będą święci wydani w jej moc. Zanim jednak tą moc uzyskała, zanim tą siłę, tą władzę uzyskała, która jest symbolizowana, ona przygotowywała się do tego. Antychryst również miał 30 lat przygotowania od swego narodzenia do początku swojej misji. Czytaliśmy wcześniej, uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. To jest okres, kiedy niewiasta musi uciekać, jest prześladowana. W Daniela, 12 rozdział, 11 werset, cofa nas o 30 lat wcześniej. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Jak studiujemy 12 rozdział objawienia Daniela, to widzimy, że te dwa okresy, 1260 i 1290, one kończą się w tym samym czasie. Ale jeden zaczyna się 30 lat później. To jest właśnie czas zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia. To jest początek istnienia tej mocy i ona przez 30 lat wzrasta i nabiera siły, że po 30 latach ma już moc, żeby prześladować. I co jest ciekawe, Jezus ma w Biblii wiele imion, które opisują Jego charakter. Tu jest wymienionych wiele: Michał, Jezus, Emanuel, Słowo Boże, Król Królów, Pan Panów, Pan Sprawiedliwością Naszą, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Cudowny Doradca, Książę Pokoju, Baranek Boży, Syn Boży itd., itd. Ja tu wypisałem tylko przykładowe. Ale Antychryst ma w Biblii wiele imion, bo każde z tych imion, tak jak opisują charakter, misję, działanie Jezusa, tak samo te imiona opisują charakter Antychrysta. Nazwany jest Antychrystem, nazwany jest przeciwnikiem, to co czytaliśmy w drugim liście do Tesaloniczan, jest nazwany człowiekiem niegodziwości, synem zatracenia, jest nazwany niegodziwcem. Co jest ciekawe, Pan Jezus ostrzega, nasz apostoł Paweł tutaj nas ostrzega, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Mowa jest o tym, że Antychryst już ma swoje początki w czasach apostoła Pawła. On mówi, tajemna moc nieprawości już działa. Już w 50. latach pierwszego wieku już tworzyły się zręby Antychrysta, ale mówi, tajemna jest dopóki. To wszystko się dzieje w tle, bo jest ktoś, kto teraz powstrzymuje działanie Antychrysta, ale jak on zejdzie z pola, to Antychryst zyska władzę i moc i będzie istniał aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Taka jest biblijna koncepcja Antychrysta, który już w czasach apostoła Pawła, te zręby odstępstwa, które apostoł Paweł zapowiadał, ono się zaczyna wewnątrz Kościoła. Jak poczytamy Dzieje Apostolskie i to, co apostoł Paweł mówił starszym zboru w Efezie, to mówi, spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, żeby uczniów pociągnąć za sobą. Nie na darmo Pan Jezus mówi właśnie o wilku w owczej skórze. Tak działa szatan. Pozoruje kogoś, kim nie jest, żeby zyskać zaufanie ludzi i żeby po prostu doprowadzić ich do zguby. Tak jak w przypadku wilka. Ten Antychryst ma w Biblii jeszcze inne imiona, określenia. Jest określany jako mały róg w Księdze Daniela, jako zwierzę z morza, o czym mówimy, jako wszetecznica, ten przykład też podaliśmy, jako król zuchwały i podstępny w 8 rozdziale Księgi Daniela. Jest wiele cech charakterystycznych i my musimy patrzeć na te cechy wszystkie razem i dopiero wtedy możemy zrozumieć, kim Antychryst jest. Biblia nie pokazuje nam, nie podaje nam jego nazwy, podaje nam jego cechy i my musimy wszystkie te cechy analizować i patrzeć, kto tym wszystkim cechom odpowiada. Czy Pan Jezus ma w Biblii brata bliźniaka? Ma. No.
Widzimy, jak w wielu aspektach antychryst naśladuje, małpuje, podrabia, podszywa się, podrabia to, co robi Pan Jezus, próbuje podszyć się pod Pana Jezusa. Także antychryst przypisuje sobie funkcję kapłana, najwyższego kapłana, przypisuje sobie funkcję proroka, który przemawia z Bożym autorytetem, ma moc zmieniać prawo i czasy, jak czytaliśmy. Przypisuje sobie funkcję króla, który rządzi w Bożym imieniu. Najwyraźniej ma również moc ku temu, aby prześladować, więc jest to moc zarówno polityczna, jak i religijna. Wiecie, jedną z nazw, którą nazwany jest antychryst, jest bardzo ciekawa i charakterystyczna. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, oczywiście jest mowa o przyjściu Jezusa, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Jest tylko jedno inne miejsce w Biblii, którym to określenie jest użyte, syn zatracenia. Ono jest tutaj wypisane, Ewangelia Jana 17:12. Pan Jezus, kiedy modli się modlitwą arcykapłańską, mówi: dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, którzy mi dałeś. To jest ta ostatnia modlitwa Jezusa przed Jego męką i ukrzyżowaniem. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Kto był tym synem zatracenia? Judasz. Kiedy ludzie patrzyli na Judasza, kogo w nim widzieli? Tak widzieli, Jezus ze swoimi uczniami idzie i tam pośród tych uczniów idzie Judasz. Kogo widzieli w nim? No ucznia Jezusa, mało tego. Kogo jeszcze? Naśladowcę. Skarbnika, zaufaną osobę Pana Jezusa, prawda? Judasz apostoła, oczywiście, Judasz nie był wrogiem Pana Jezusa. On nie walczył otwarcie. On był wierny Jezusowi do pewnego czasu. Dlatego Biblia mówi, że przyjdzie odstępstwo. Ta moc antychrysta jest przyrównana do Judasza, syna zatracenia, która do pewnego momentu jest wierny Bogu, ale w którymś momencie jego serce od Boga się odwraca i staje się zdrajcą, chociaż zdrajcą Jezusa, chociaż wygląda, jakby był dalej jego naśladowcą. On przychodzi do ogrodu i tu jest ta scena z jednego z filmów. Pocałunkiem zdradza Jezusa. To jest najbliższy człowiek Chrystusowi, prawda? On pocałunkiem go zdradza. I taki właśnie jest scharakteryzowany antychryst. Jako nie jakiś zły człowiek, który powstaje w końcu czasów. Ta moc powstaje już za czasów apostoła Pawła i jest związana z odstępstwem serca od Boga. Tak jak Judasz stopniowo odstępował od Jezusa, aż całkowicie Jezusa zdradził. A teraz zadaj sobie pytanie, za kim idziesz? Bo mamy dwóch liderów tutaj, Chrystusa i antychrysta. I każdy człowiek na tym świecie musi sobie odpowiedzieć pytanie, kto jest moim przywódcą i kto jest moim liderem? Za kim idziesz? Czy idziesz za prawdziwym Jezusem, czy za tym, który udaje jego brata bliźniaka, za antychrystem, zwanym również przeciwnikiem, człowiekiem niegodziwości, synem zatracenia, niegodziwcem, małym rogiem, zwierzęciem z morza, wszetecznicą, królem zuchwałym i podstępnym? Ja chcę iść za prawdziwym Jezusem. A ty? Życzę wam, abyśmy każdy dzień naszego życia szli za prawdziwym Jezusem, a nie za jego bratem bliźniakiem, antychrystem. Amen.